Artur! Pięknie! Był taki film, Artur ratuje gwiazdkę. Ty uratujesz tą gwiazdkę? Gwiazdka będzie w domu, prawda? Tak? Słuchaj, no coś się może tu dla ciebie znajdzie, no. No coś może tutaj się znajdzie. Jesteś taki duży, może coś większego dla ciebie. A lubisz puzzle? To ja chyba znajdę jakieś większe puzzle, dobra? Artur, cieszysz się, że Mikołaj do ciebie przyszedł? Tak? A mamę zapytamy, co mama myśli o takiej inicjatywie odwiedzin Mikołaja. No, mama jest też bardzo zadowolona z tego, że dzisiaj przyszedł do nas do szpitala Mikołaj. Dzieciątka tutaj leżą smutne, chore, a tacy właśnie przychodzą, tacy Mikołajowie, nie? I zawsze to coś rozbawią, naprawdę doceniamy, szczególnie my rodzice. I też jak oni takie malutkie pocieszki się boją, ale na pewno myślę, że dla nich to też jakieś przeżycie. I naprawdę jeszcze raz serdecznie bardzo dziękujemy. Co Kuba tam otrzymał od tego Mikołaja? No powiedz mi, co? Misia dostałeś? Misia, którego już polubił, bo przytulał, tak? I dużo słodyczy. Dziękujemy serdecznie. Dzieci są bardzo zadowolone, niektóre troszkę zmęczone śpią, ale myślę, że jak się obudzą, to będą miały piękną niespodziankę. Właśnie coś udało się zrobić oprócz prezentów, zdjęcia. No tak, tak, też udaje się nam to jakoś sfotografować, żeby było dużo uśmiechu i żeby też w przyszłym roku udało nam się jeszcze więcej prezentów zebrać dla dzieci. Szybciutko zrobisz i wracasz do domu, tak? Będzie tak? Czym Mikołaj przyjechał i dotarł do szpitala? Przyjechaliśmy takimi magicznymi strażackimi saniami, tak? Także lecieliśmy tutaj dość długo, ale na szczęście udało nam się dotrzeć. No i teraz staramy się te prezenty szybko dzieciom rozdać, bo chyba już są zniecierpliwione.